sobota! Dzisiaj jest sobota i jak krzychy jadą i jadą na zabawy! Żartowałem! Idziemy kosić grykę, czereczkę, jak zwał, tak zwał. Oj, szału tam nie będzie, ale coś tam się trochę nakosi. Siane jako poplon miał być na przeoranie, ale tak się stanęło, że coś tam się może nakosić. Coś tam wyjdzie. Jeden krzyk w kombajnie, drugi krzyk, czyli ja w czujniku, jadą. I pyk, czwóreczka. No 80 zapięty, piński. Jakby ktoś chciał, ten pół będzie do sprzedania. Niebawem. Cena? Jeszcze nie wiadomo, ale się zobaczy. Paliwa ile? O, zero. Zaraz gaśnie. Nie, żartuję, nie działa. No, ale może kiedyś będzie działał. No, kijki piękne na Opolszczyźnie. Pole, tam las. O, tam kombajn. O, buraki. Dobra. Teraz nagramy następne relacje z pola. Albo jeszcze chwilę. Kurczaki, nie ma gdzie go wyprzedzić. Siemano, nie mówiłem jeszcze cześć, to mówię teraz. Przyjechaliśmy się kombajnem przyjechać jeszcze dzisiaj. Przy sobocie. Nie było roboty. To żeśmy się na przyjażdżkę wybrali dzisiaj. Traktorem z tyłu. Pasek zakłada, bo nie był założony. Dobra, kombajn ustawiłem mniej więcej na reczkę. Czekaj, jak to się nazywa? Mocarnia jest popuszczona na maksa, nie wiem. Podobno na maksa ma być. Czy obroty maksymalne, czy minimalne? Szczelina. A, to. No i obroty minimalne. Ale zobaczymy, jak to będzie szło. Wiatr jak na owiec, może trochę mniejszy jeszcze. No to taka reczka. Reczkę będziemy tu. Może się nakosi to zasiane, nie? Może. Kurde. A wieje? To było 18 lipca siano. No, właśnie. Ja to mówię, żeby. Jadzie ktoś? Nie. Żeby to nakosić. Usarny więcej zjadły. No i to miał być poplon, ale. Może się to zbierze, dobra. Panie, trzymaj, ja będę wjeżdżał. Dawaj, rura. Powoli. No i żniwa. Drugie w tym roku, czas start. A tu jeszcze jakaś różnica. Tu jest taka reczka, to było przeorane i zasiane. A tutaj, gdzie widać dużo rzepaku, to pod talerzówkę było siane. Czyli jest wniosek z tego, że pod talerzówkę lipa. No, dobra. Cicho jedzie. Wyłania się jak czołg z krzaków podczas II wojny światowej. Tiger Tank. A, jeszcze kurczaki trzeba traktorem z drogi zjechać, mnie mandat odlepią. Czekaj, już trochę. Dwójka kas do końca i poszły.
mokro nawet, nie? Będziesz fajnie orać. Albo nie. Jak to fajnie? Zajesz co? Ogrzewanie włączone? Co? Ogrzewanie? Ogrzewanie. Włączone. Ty. A, no, włączone. Nic. Może kurwa zmniejszyć jeszcze wiatr trochę, co? Nie. A to muszę za włączyć ten. Muskarnie. Ja papajem zjadę z drogi. Fajnie ten aparat nagrywa. Gaz, a was gaz. Kurczaki mokro. Nie wiem, czy te 5 skip to będzie szło dzisiaj. No się zobaczy się. Idziemy do Krzycha. Zmniejszałeś wiatry? Pięć dałem. To mokre tu, dynki tam srał pies. Nie chcę będzie przybierać, nie będzie roboty. No to się pół metra. Może. Thank you.
będzie trochę. Będziesz pan zadowolony. No i tak to. Jest godzina która? 12 gdzieś, nie? Ej, panie, trochę niżej daj tam. Wiesz to. No daj tu góry. Czubki zbieraj tylko. Widzicie, to jest 12. Jeszcze chcemy tu pszenicę zasiać dzisiaj. To jest 80 dalej, a tam jest wszyscy jeden kawałek za tym laskiem. To też tyle samo się nakosi. To pole w kształcie glina. Na końcu najładniejsze tam będzie. To reczka znaczy, ja mówię rzepak. Bo to już rzepak był i w tym miejscu dokładnie gdzie teraz jestem, o. Zawsze jakieś zapyżone to pole było, mimo że tym glifosatem było pryskane w tamtym roku po żniwach, to był rzepak. No i tutaj w ogóle nie było tego rzepaku w tym miejscu, no coś tam było, bo rośnie, nie, ale przepadł w pyżu, cholera. No i tutaj myślę posieję reczkę, bo jako poplon, że trochę coś tu pomoże. No nie wiem, nie miało być zaorane, ale a może się zbierze jakieś ziarko, ale tu widzę, nie wiem, może wyciągnęły jeszcze składniki ta reczka. Dobrze będzie. Jak to mówię, jak Bozia da zdrowie, w przyszłym roku wszędzie będzie poplon z reczki. No i myślałem, że nasienia trochę złapię, ale to guzik, mam takie kawałek. Tam jest 25 ary, może 20, nie wiem, nie mierzyłem. Wybieg, tam był koń po koniach. Tutaj biegały w niedzielę. No już jest niepotrzebny. No to już kurde, pewnie z 20 lat ten wybieg tak jest. Reczka może takim postnym będzie, nie? I na ziarno tam się pierdyknie. Gdzieś koło 25 maja. Najlepiej pasowałoby siać. Tam w tym roku to trochę złapie może. No i będzie trochę dla ciebie. W maju, dobrze, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. No to tak akurat. To będę musiał usiąść zaraz po opuszczeniu. Z tydzień, bo żeby nie zakwitło tak złapie. No. Tam jest ambona śliwska. Teraz na nią najadę. Kiedyś tam wchodziłem i nagrywałem z niej. O. A to Krzycho porwa mi kombę i kości, no i co zrobić? No tu wykoszę, tam się wykosi, on tu będzie orał. A ja pojadę do domu, nabejcuję pszenicy i posieje się tutaj nasz agregat. Szwagier cholera jedzie z Karkowa. Jak on przyjedzie, to tylko na wianek, jak to mówią.
będzie pusiano. Tutaj może złapie, cholera. Tu mówię. Oj, źle robi, kurwa, za wcześnie z gazu schodzi. I to wszystko teraz będzie psyf, kurwa, szedł. Ej, to. O, to kurwa się marnuje łąka jakaś. Tylko zawołać ci pole by było. Idę uświadamiać młodego kombajnistę. Panie! Zresztą mogę sobie krzyczeć, nie? O kurde, pić jaka... Jaki ci! Także taki wyjazd dzisiaj! Idę, bo zaraz będę musiał biegać za nim. Ale to nie schodzę, że jest zamkany cały ten. Tam na końcu. Ale tu syfleć! O! Tu się na pierwszy było. No nie bało do syfu tego, z dziurnika. On przyjechał, czy mi się zdaje? No nie. Dobra, tak, trzymaj, ja będę kościół. Więcej nie ma co jeździć chyba. Teraz się to przyjedzie chyba. No. Także taka dzisiaj akcja piękna. Słońce. Pogoda dzisiaj dopisała. Słońce świeci. Człowiek się czuje jak żniwa, nie? Jak żniwa, no. Suszyć, panie, przysiewać. Takie sito, żeby mieć, nie? Kurde. Zresztą. To tak jest. Dobrze będzie. Dobrze będzie, tylko szkoda, że na całym polu nie rośnie. To tak dziwnie. Bo to było bugiem przejechane, a na środku było staryżowane i to tak do tego tak wyszło, nie? To nie lepiej, to bug najlepiej. No. Tylko to nie było siane z myślą na kuszenie, tylko na poplon, nie? A że się złapie tam. Ej, lepiej kombajn nająć. Nająć kombajn, 300 zł idzie po liczbę. O kurwa, to skóra za wyprawkę. Nie wiem, czego tutaj ten lasek na polu jest. To gościa ma pole, z tej strony pole, a w środku las. Ty, tam może grzyby są. Czeka nie ma. Kombajnem się pojedzie kosić. Nie ma grzybu. Zresztą ja nie grzybiasz to. Tym brzuzowym szybciej będzie, co do grzybie. Trzeba coś nagrać dzisiaj, bo dawno nie nagrywane, a taka akcja dzisiaj się szykuje. Każdy traktor z czym zaczepiony. Zetor z pługiem, musi mieć łódkę z pługiem, ale chyba ten pług z zetora trzeba nie uczepić, nie zdaje. Agregat trzeba zaczepić będzie. Zanim ja tu przyjadę, to już założesz. To trzeba tego. Tam, to może włożać, nie? Jeszcze go nie ma pewnie. Tak on przyjedzie, będzie się o nawóz, ty. Z tyłu biorę rękę, to niby zboże nie leci tam, wiesz. O co chodzi, wiatr nie wydmuchuje. To co się pusiało, to się rozbiera, widzę.
ruszyć jeszcze. Dobra. Woda fajna, słoneczko, jak już mówiłem wcześniej. Tam jest fajna okolica. Fajny widok są. Już tam dwóch takich znalazło, że to ja, nie? Po filmikach. Ale jeszcze dzisiaj będzie mała z tym pługiem. Znaczy, dobra. Dobra. Miłego oglądania życzę i pozdrawiam. Na razie. Kombajnista na drugim polu. Gości. Jedno pole wykoszone, trzy przyczepy było i się ledwo zmieściło. Żartuję. Dobra. Kreda posiana. Można orać. Pięć skiby i rura. Ale potem się lekko orze. Ja cię kręcę, się nie spodziewałem. Szybkie biegi. No to co? Dwójka.